Witam. Oto kolejny produkt tajwańskiej firmy Twisby. WAC 700, czyli pióro, którego tankowanie następuje za pomocą próżniowego zasysania atramentu. Tu już widzimy, on jest częściowo napełniony atramentem, ale na razie oglądamy go z zewnątrz. Klips matowy w odróżnieniu od końcówki górnej i dolnej skówki, gdzie mamy nazwę modelu, kraj produkcji i nazwę firmy, to na wysoki połysk, a ten klips dość sztywno się trzyma, także jest duża pewność, że pióro będzie się dobrze trzymało w kieszeni. Z góry widzimy logo firmy Twisby, a z dołu mamy pokrętło, którym zasysa się atrament, takie przycięcia i ciekawe wzornictwo na tej końcówce, która nie jest gładka, przez to lepiej wygląda. No i to wnętrze korpusu, w którym bardzo ładnie widać, jak atrament się w środku przelewa, czyli zawsze wiemy, ile jego jest. Tam na końcu jest taka drobna zatyczka i w tej sekcji, której tutaj stalówkę widzimy na zbliżeniu, gromadzi się taki część atramentu. Kiedy ona się wypisze, należy lekko tłoczek odkręcić, żeby z korpusu wypuścić następną porcję atramentu. I oto spróbujemy ten korpus napełnić na razie wodą, żeby zmierzyć jego pojemność. Tak widać tutaj, na razie wytwarza się podciśnienie, które teraz zasysa. Korpus jest na dole lekko rozszerzony i tam, kiedy tłoczek się przesuwa, to podciśnienie zostaje rozprężone i zasysa atrament. Jak widzimy, przy jednym takim naciśnięciu tłok nie zaciąga atramentu do pełna, ale z ciekawości zmierzmy, ile to niedopełna w tym przypadku oznacza. Jeszcze tutaj troszkę wypstryknę tą wodę, która w środku się zgromadziła, żeby mieć pewność, że wszystko wyleciało, i zobaczmy, ile tam się tego zgromadziło. Przy niepełnym zapełnieniu korpusu mamy prawie 1,5 ml, co jest dość dużo, ale teraz jest technika, która pozwoli nam na uzupełnienie tej luki. W korpusie należy odciągnąć tłok na sam koniec, a potem naciskać go tak długo, opuszczać, a właściwie tu przesuwać do góry, aż z drugiej strony zacznie nam woda wyciekać czy atrament. Wtedy wkładamy go do atramentu czy wody, naciskamy i korpus napełniony jest do końca. No a teraz porównajmy, ile on zgromadził w stosunku do tamtego naboru atramentu, a właściwie wody. Jeszcze raz tutaj wszystko trzeba spokojnie wypchać. Nie chcę się pozbyć do końca tego atramentu korpus. No i gotowe. Możemy teraz zobaczyć, ile tam tego się w środku zgromadziło. No, mamy ciut ponad 2 ml atramentu, a więc naprawdę dość dużo ten korpus tutaj nam zaciąga. Wielkość tego pióra, jak widać, spora. Ta końcówka, gdzie trzymamy, jest lekko rozszerzona i w związku z tym jest uskok między sekcją. Może to niektórym osobom, które łapią, właśnie w tym miejscu przeszkadzać. No niestety taka uroda tego pióra. Najlepiej jest trzymać tak właśnie jak ja, wtedy nie trafia się na ten uskok. Można oczywiście założyć z tyłu skówkę, ale jest to bardzo długie pióro wtedy i moim zdaniem jest to trochę niewygodne. Pióra bez skówki jest tak długie, że komfortowo się nim pisze. No i próbujmy teraz pisać. Tutaj jest stalówka firmy Jowo w tym modelu, więc europejska produkcja, niemiecka. Jest to stalówka Italic albo Stab, właściwie Stab 1,1, a więc dość gruba, ale pozwala na ciekawe efekty przy pisaniu, jako że pociągając z góry mamy bardzo szerokie linie, a poziomo super, znaczy może nie super, ale znacznie cieńsze. Jest to stalówka, która pozwala na różne ciekawe efekty przy pisaniu, także myślę, że w określonych warunkach się będzie dobrze sprawdzać. Jak widać, nawet odwrócona o 180 stopni, dobrze zeszlifowana, radzi sobie przy pisaniu zupełnie
przyzwoicie. Jeszcze spróbujmy trochę tutaj popisać normalnych słów, żeby zobaczyć, jak ta grubość przy pisaniu niewielkich liter się sprawdza. Trochę może mniej czytelne, ale jakiś efekt ciekawszy dodaje. To już trzeba zadecydować. Oczywiście do Waka 700 można różne inne stalówki też kupić. A teraz porównanie wielkości. Tu z Pelikanem M1000 i te z tym samym Pelikanem, ale już bez skówki założonej, to tu już ten Wak trochę mniejszy się wydaje. Porównanie z Duofoldem, wielkość Centennial, a więc największy Duofold parkerowski, to widać, że jest znacznie mniejsze. Również stalówka w Duofoldzie jest mniejsza od Waka Twisby. No i na koniec jeszcze porównanie z Pelikanem 140. To już widać, że przy Waku 700 to się wydaje zupełny drobiazg. Długość tego pióra bez skówki to 13 cm i 5 mm, natomiast ze skówką założoną prawie 15 cm. Jeszcze chwilowe porównanie z modelem Diamond 540 tej samej firmy. Tutaj też widać, że to oczywiście wak jest znacznie od tego pióra większy, a zwłaszcza stalówka. W tym starszym modelu były jeszcze, z tego co się zdążyłem zorientować, stalówki firmy Bock, natomiast w waku już są chyba firmy Jowo, jako że firma Twisby po okresie współpracy z firmą Bock zmieniła dostawcę stalówek. Ja nie miałem problemu ani z jednymi, ani z drugimi przy używaniu tych piór, także nie rozumiem tej zmiany, ale być może miał jakąś inną podstawę. 41 gramów pióro z atramentem, a więc trochę waży. Jest to bardzo ciekawe, pojemne pióro. Myślę, że równie dobry wół roboczy do pisania codziennego, oczywiście z innym typem stalówki. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych prezentacji na moim kanale. Do usłyszenia.